Tragiczne wiadomości dotyczące nadchodzących zjawisk meteorologicznych nie pozostawiają złudzeń. Mogą one doprowadzić do zagrożenia zdrowia, a nawet życia. IMGW wydało nagłe ostrzeżenie. Wiadomości są wyjątkowo niepokojące. IMGW niespodziewanie wydało ostrzeżenia, które mogą zmartwić wiele osób. Pogoda będzie fatalna i stworzy realne zagrożenie dla zdrowia oraz życia. Wiadomości nie pozostawiają złudzeń. Wiadomości przekazane przez IMGW dotyczą nagłych zjawisk atmosferycznych. Po niedawnych wichurach, które przyniosły ogromne szkody, możemy spodziewać się czegoś znacznie gorszego. Aktualnie sytuacja pogodowa jest stabilna. W większości kraju przeważa temperatura w granicach 10 stopni Celsjusza. Wkrótce jednak ma dojść do dramatycznego załamania pogody. IMGW podało do wiadomości, że nadchodzące warunki atmosferyczne mogą przyczynić się do zniszczenia mienia. Ponadto mogą okazać się śmiertelnie niebezpieczne. Instytut zaleca wzmożoną ostrożność i uwzględnienie zmiany pogody w swoich planach. W przeciwnym wypadku można narazić się na zagrożenie. Lepiej zrezygnować z dalszych podróży lub zachować szczególną ostrożność. IMGW wydaje ostrzeżenia. Te wiadomości mogą zmartwić wiele osób. Część z nas z pewnością spodziewała się wiosennej sielanki. Nie dało się jej już nie czuć w powietrzu. Niestety prognozy zapowiadają coś zupełnie innego i na słoneczną wiosnę przyjdzie nam jeszcze poczekać. IMGW wydało ostrzeżenia 1 i 2 stopnia. Już 4 marca aktualna pogoda ma się zmienić nie do poznania. Na południu kraju wystąpią wówczas niezwykle intensywne opady deszczu, którym będą towarzyszył silny wiatr. Jednak to jeszcze nie wszystko. Dzisiaj grzeje, 1. Tragedia na zachodzie Polski. Ojciec nie żyje, mama i dzieci walczą o życie. 2. Prowadzący pytania na śniadanie w szpitalu. Podłączony do kroplówki wyznał prawdę na temat swojego stanu. W kolejnych dniach niezwykle niekorzystne warunki pogodowe mają ulec pogorszeniu. Wówczas pogoda może okazać się śmiertelnie niebezpieczna. Warto przygotować się na nadchodzące zagrożenie. W celu jego uniknięcia IMGW zaleca regularne śledzenie prognoz pogody i dostosowywanie się do niej. Aktualnie ostrzeżenia wydane są dla województwa podkarpackiego. Jednak niewykluczone, że wkrótce będą one dotyczyły większej części naszego kraju. Nie pozostaje nam nic innego niż na bieżąco śledzić rozwój sytuacji. Najlepsze newsy dnia, źródło, WP Pogoda. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj video. PLN, Google News.